Witamy. Zlutujemy młodziaczków, 20 sztuk. 6 tiplerów, 3 pasiate, 2 perłowe, 5 murzynów, 3 budapeszty, ten blajkop, jeden chyba zginął. 20 sztuk. Jednego samochód dzisiaj zabił. Blajkopa znowu nie ma. Nie wiem, co się dzieje z tymi głębiami, czemu tak gdzieś. Nie wiem, co się dzieje. Się zdenerwowałem. Z samego rana mi z czerwonego, znaczy tego takiego czarnego zabił. Jesteśmy tutaj w Stężycy. Proszę zobaczyć, jednostka wojskowa. Tu jest wulkanizacja. 4,5, 4700, linia prosta. 5 km. Czekamy, że te samochody przejadą. To mi się uderzyło coś. A jeszcze przed tym chyba zgoniłem pasiatego z ulicy. Dobra, teraz. Lecę. O, uwaga na linki. Lecę. Zobaczymy, co mają w głowie. Godzina, chwilę panowie, 14:45. Godzinę sprawdzałem. 14:45. O, pasiaty już. Pasiaty już kręci. Ej, ta spokój, albo jak nie kot, to samochód, jak nie to, to znowu sro. W kółko macie z tymi gołębiami. No już teraz mają spory kawałek jak na młodych gołębi, panowie. To już co wróci, to już naprawdę ma w głowie. Coś się wybić nie mogą. No. Czekaj, młode gołębie, to się wszystko uczy. To młode gołębie, to się wszystko uczy. Tam ktoś napisał wtedy, jak podpuszczałem w te 80, że tam było 15 gołębi. Jak człowiek mówi na filmie, ile ich jest, to chyba widzi na skrzynce, ile ich jest, to tam nie było 15, tylko było 22 sztuki wtedy. Tak samo i teraz. Widać 6 tiplerów, że jest, 4 czarne, 2 czerwone, 5 murzynów, 3 budapeszty, 3 pasiate, 2 perłowe i blajkop. No to jak, panowie, no to ja tego nie rozumiem. Liczyć nie umie? Zawsze te ludzie się czegoś czepną. Zawsze im źle. Ja mówię, nie pasuje, nie oglądaj. Nie truj komuś nerwy. Albo zazdrość, że on tego nie puszcza. Tyle kilometrów. Muszą się rozbujać. Ale tak zawsze. Niech chodzą, niech szukają. Co wróci, to wróci. Co nie wróci, to nie wróci. Tyle. Się kupi drugi lot i już. Szkoda mi tej tiplerki, fajna tiplerka. Nie widzę ich, totalnie. Słońce znowu wchodzi. O cholera, ja ich nie widzę. Słońce. Tu idą. Idą? O, tam mi poszło słońce całkowicie. Idą w Stężyce. Blajkop też, ładny blajkop. Rano był, teraz już go nie ma. Ja nie wiem, co się dzieje z nim. Wszystko siatką zarobione, wszystko to i wraz. Ten pocztowy dzisiaj wrócił. Wyszedł do gołębnika. Niech sobie siedzi. O, powiemy trochę. Panowie, dzwoniłem do związku i się dowiedziałem trochę, że to jest starszy właściciel, nawet numeru telefonu nie ma. Mu chciałem zadzwonić i w ogóle. No ale nie ma nawet numeru telefonu, ani prawo jazdy, żeby nawet przyjechać po niego. I starszy hodowca. Kochani, zobaczcie, jakie wymęczone. Jest jeden ciemny. Nie, dwóch ciemnych, jak na razie widzę. Blajkop. Czerwony. Tipler. Blajkop już schodzi, proszę. Ciemny schodzi. Wszystko mają obrączki założone. Dwóch ciemnych, jest pasiaty,
Jeden, drugi, perłowy jest. Są Budapeszty, widzę dwa, trzy. No, idzie, ale wymęczone. No zajęło im to sporo, prawie 4 godziny. Ale wymęczone gołębie. Całkowicie. Jest następny. O, obrączki moje. Idzie następny pasiaty na górze. Proszę. Perłowy. Jest czterech ciemnych, patrzę, czterech, może i piąty gdzieś będzie. Ale następny ciemny schodzi. Wymęczone gołębie naprawdę. I trzeba dać im coś. O, pasiaty. Tipler. Jest czerwony tipler, proszę zobaczyć. Ale wymęczone gołębie. Następny tipler z obrączką. Chyba jednego ciemnego tylko brakuje. Cztery są. Następny wchodzi. Tak, jednego ciemnego mi się wydaje, że brakuje, albo może wcześniej wszedł. Nie ma jednego ciemnego. Tipler następny. Wymęczone. Jest Budapeszt. Jeden. Tam jest drugi. Przy winerze. Koniec z lotowaniem. Naprawdę ciężko im było odejść. Bo ciężko. Nie wiem, co oni mają, że od razu nie odchodzą. Później przeliczę, ale widzę, że brakuje ciemnego chyba jednego. To było 5 i jednego Budapeszta brakuje. Jak na razie widzę. No zwłaszcza dzieci, zwłaszcza. Tych jest, obrączki mają. Ale wymęczone. Dwa dni odpoczynku. Zajęło im to bardzo sporo. Daje to 5 km, tylko wiecie. Na młodego gołębia to nie jest tak blisko. A, gdzie tego Blackopa wcięło, to ja nie wiem, co tu się dzieje. Mówię, coś zabija samochód, albo coś się dzieje. Brakuje jednego ciemnego, widzę. Ale strasznie wymęczone gołębie. Tiplerów było 6. Właśnie. Idę dać im mieszanki, niech sobie pojedzą, niech odpoczną. Nie ma już truganiania. Pozdrawiamy.